w lajki. I tutaj pani profesor w hejsy i w lajki, pani profesor z Uniwersytetu Warszawskiego się wypowiada, mówi bardzo ciekawie. Ja mówię, Boże, spuść bombę na tę trąbę. To jest takie przysłowie, takie powiedzenie. Jak się okazuje, Polskę na to stać. Sobie mówię, Polskę na to stać, żeby każdy człowiek miał w domu Pismo Święte. No to niech będzie Polskę na to stać. Tylko żeby nie to, że człowiek miał, ja widziałam na wsiach polskich, na wsi, u ludzi stoi Pismo Święte w gablocie. Najczęściej stoi Nowy Testament. To teraz w Warszawie, oczywiście my mówimy chrześcijańskie pisma greckie, w Warszawie takie coś, to jest w śmietniczce. Ja znalazłam wczoraj w śmietniczce tu przy ulicy Zielenieckiej na przystanku 109, bo to się rzuca w oczy, skoro są to złote litery. To Bóg Jahwe pomaga, że te złote litery, Pismo Święte, jeszcze bardziej świecą na skutek świecenia przez no, te światła, latarni, lamp, to co z ulic, to świeci. Ja nawet, proszę Państwa, na śmietniczce widziałam też przy rodzie Waszyngtona, tylko jak jerozolimskimi się wjeżdża na most Poniatowskiego, pisma pornograficzne, kolorowe, błyszczące, leżały na śmietniczce, a w śmietniku, ze śmietnika bił blask srebrny, nie złoty, przyznam się, srebrny telefon, ktoś ze złości wyrzucił do śmietnika. Ktoś ze złości wyrzuca Pismo Święte do śmietnika. Ktoś ze złości wyrzuca książkę You Can Live Forever in Paradise on Earth do śmietnika, czyli będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Muszę Państwu powiedzieć, że tutaj mamy duży plus dla papieża Jana Pawła II, który gdy we włoskim szpitalu staruszek proponował mu przeczytanie książki czerwonej ze złotymi literami You Can Live Forever in Paradise on Earth, czyli będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, papież przyjął tę książkę vigorously. To jest takie amerykańskie słowo, chętnie, z gorliwością. No bo w ogóle wiecie Państwo, papieżowi nie pozwolono w tym włoskim szpitalu wejść do tego pokoju, no bo że wiedzieli wcześniej, że tu jakiś jehowita, to znaczy tutaj w Polsce to nie rozróżniają rodzaju, że jehowita to może być on i ona, czasem mówią jehowitka, a nie wiedzą, co to jest Jehowa. Jehowa to jest imię Boże, które 7000 razy występuje w oryginale w Biblii pod postacią Jahwe. W oryginale pod postacią JHWH, cztery litery, jest to żydowski tetragram. Jezus był Żydem i Maria była. No i co? No i co? Przecież Żyd znaczy wierzący. Dopóty oni byli Żydami, dopóki wierzyli. A jak przestali wierzyć i zabili Żyda, Jezusa Chrystusa, no to Bóg Jahwe zabrał miłość, błogosławieństwa i ochronę nad narodem żydowskim i doprowadził, że w roku 70 naszej ery teokracja przestała istnieć. Jezusa nie było, Boga Jahwe nie było, no bo jak oni usuwali potem też z Biblii tetragram JHWH, imię Boże Jahwe, Jehowa nie było. To wielki wstyd. Co nie jest wstydem? Wstydem to też jest i kraść, usuwać świętości. Proszę Państwa, tutaj nie jest wstydem to, że Bożenka Rossa, moja koleżanka, nasza polonistka tu z Saskiej, 44 w szkole podstawowej, gdzie do dzieciaczków przyjeżdżała i umówiła, że Bóg to Jahwe, że Bóg ma na imię Jahwe, że Bogu jest na imię Jahwe. Piękna blondyneczka, nasza Bożena Rossa, bardzo ambitna, ale bardzo szczera, ale jaka no, oddana. Bardzo kochała Dostojewskiego, literaturę, książki, proszę, Wojna i Pokój i różne inne dzieła. No. Okazało się, że ona zaczęła czytać największe dzieło, najcenniejszą księgę na świecie, Słowo Boże, Biblię, Bożena Rossa. Niech żyje Bożena Rossa. A spotkałam ją tutaj w kinie Luna parę lat temu na
jakieś takie 39 urodziny, że to już tego Kina Luna miało nie być, a potem, że znowu to Kina Luna było i jakiś amfiteatr z tego zrobili i dalej jest Kino Luna. To po co oni mówili, że to Kino Luna przestało być, żyć, istnieć, że przestała istnieć nazwa Kina Luna? Ja wiem też o kinie relaks, że Kino Relaks już naprawdę nie istnieje, ale napis jest, informacja jest. I nie wiem, czy tam jeszcze tych foteli starych nie ma, no ale ja wiem, może to kino jest stare, się wali, jak żydowski teatr, który został tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie zakazany. Ja wiem, że skoro zakazali żydowski teatr, to ja nawet nie pójdę na Singerellę, na festiwal Singera. I też byłam zapraszana, proszona wczoraj na zakończenie festiwalu Singera do sektora VIP-ów też. Miałam kamery przygotowane, owszem, ale nie poszłam, owszem, ale nie chciałam, bo myślę sobie, a po co mi to? Deszcz, proszę Państwa, po godzinie, bo to o 20 na świeżym powietrzu na Placu Grzybowskim się zaczęło. Taka wichura, taki wiatr, taka burza, taki deszcz, taki grad, że ja mówię, Boże, oni nawet nie zdążyliby uciec z tamtego miejsca. Także wszyscy do nitki. Także nie wiem, czy tam ktoś nawet skorzystał z jakiegoś bankietu. Ja nic nie chciałam. Proszę Państwa, Żydzi zabili Jezusa Chrystusa. To, co się stało, to już prorok Izajasz przepowiedział, proszę Państwa, 700 lat wcześniej, bo tu jakaś kobieta w Google mówi, oj, że Jezusa nie zabili Żydzi, a mi to pewnie ona, jako ta Żydówka, mówi, że Jezusa nie zabili Żydzi, a mówi, jak to? Prorok Izajasz, Żyd, mówi, myśmy go zabili, tu, w 53 rozdziale Księgi Izajasza, o której tu w sąsiedniej audycji, w komentarzach radia naszego Toka FM Rokoncita Barbie Baby Langström Extra, mówimy o tym. Proszę, kto uwierzył w to, cośmy usłyszeli i komu zostało objawione ramię Jehowy i wyrośnie przed jego obliczem jak gałązka i jak korzeń z bezwodnej krainy. Nie odznacza się okazałą postacią ani wspaniałością, a gdy go zobaczymy, nie będzie miał takiego wyglądu, żebyśmy go pożądali. Bo wiecie Państwo, wielka sztuka to nie to, co stare, co młode, co piękne, co ładne. Sztuka to jest wszystko. Był wzgardzony, trzeci werset mówi, uwikłany przez ludzi, mąż mający zaznać boleści. Państwo zobaczcie. Był wzgardzony. I unikany przez ludzi, mąż mający zaznać boleści i poznać to, co choroba. I było tak, jak gdyby ktoś zakrywał przed nim twarz. Był wzgardzony, uważany za nic, za prawdę. On dźwigał nasze choroby i nosił nasze boleści, a myśmy go poczytywali za utrapionego, ugodzonego przez Boga. I udręczonego, lecz jego przewijano za nasz występek, miażdżono za nasze przewinienia. Spadła na niego kara mająca przynieść nam pokój i dzięki jego ranom zgotowano nam uzdrowienie. 53 rozdział Ewangelii Izajasza. Wszyscy błąkaliśmy się jak owce. Każdy z nas zszedł na własną drogę, a Jehowa sprawił, że jego dotknęło przewinienie nas wszystkich. Był wielce uciśniony i pozwalał się dręczyć, lecz nie otwierał swych ust. Prowadzono go jak owcę na rzeź. Tak jak owca, która oniemiała przed swymi postrzegaczami. On też nie otwierał swych ust. Zabrano go z powodu ograniczeń i sądu. I kto się będzie zajmował szczegółami jego pokolenia? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Otrzymał cios za występek mego ludu. A ten da mu grobowiec wśród niegodziwców, wśród bogaczy. To jest proroctwo. Gdy on poniesie śmierć, chociaż gwałtu się nie dopuścił, a w jego ustach nie było podstępu, lecz Jehowie spodobało się go zmiażdżyć, przyprawił go chorobę, jeżeli dasz
jego duszę jako dar ofiarny za przewinienie, to ujrzy on swe potomstwo i przedłuży swe dni i w jego ręce powiedzie się to, w czym Jehowa ma upodobanie. Zastrapienie swej duszy zobaczy, nasyci się dzięki swej wiedzy ten prawy sługa mój, udostępni wielu ludziom stan prawości, ich przewinienia sam poniesie. To jest znane, ich przewinienia sam na pal poniesie. Dlatego dam mu udział wśród wielu i z mocarzami będzie dzielił łup, ponieważ wylał na śmierć duszę swą, czyli dusza jest śmiertelna, i do występnych został zaliczony. I on poniósł grzech wielu ludzi i zaczął się ujmować za występnymi. Także widzicie Państwo, myśmy go zabili, mówi Żyd Izajasz. Myśmy go zabili. 53 rozdział Księgi Izajasza. Przecież na głównym frontonie ONZ jest wypisane to, co w Księgi Izajasza. Gdy przekują miecze na lemiesze, swoje włócznie na nożyce ogrodnicze, żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi, ani że już nie będą się uczyć sztuki wojowniczej, proszę Państwa. Na głównym frontonie, na budynku Organizacji Narodów Zjednoczonych są wypisane te słowa. No i teraz pytanie może retoryczne, bo nikt na nie nie odpowie. I kto się stosuje do tych słów? Kto jest pokojowo ustosunkowany do całego świata, do siebie samego, bo człowiek jak siebie też nie lubi, siebie nie kocha, to i nie będzie kochał przyjaciół, nie będzie kochał świata, nie będzie kochał ludzi. Jeżeli nie kocha zwierząt, też nie będzie kochał ludzi, bo to wszystko jest darem od samego Pana Boga. No i teraz mamy laleczki Cyberberg on Wagna. Proszę Państwa, i teraz ta nasza prababcia, ale to nie jest boska, tylko von Lipski, Lipski, czyli lipa z sosną. Jak szykuje się Boże Narodzenie, to ona, która w żadnego Boga nie wierzy, w nic nie wierzy, bo ona tutaj jak była w Warszawie cały czas, to tylko wycyganiała różne opcje, pod uwagę brała, granty, żeby tu jakieś granty, żeby jakąś firmę założyć, żeby jakieś pieniądze czy opcje pod pieniądze mieć, być, mieć. I ona mówi, że mi się to należy, bo ja jestem warta tego, mi się to należy. Ja mówię, Litka, czy ty przestaniesz być tupeciarą? Co jeszcze ten tytuł twój ciągnie się od czasów Janka Witka, który na ciebie mówił, ty babo, ty tupeciaro, przestań. I ona ciągle latała, a nawet w noclegowni mieszkała, bo Janek ją tu przepędzał. Przepędził za to, że wziął kredyt, a ona wcale nie chciała nic spłacić, proszę Państwa, z tego. Także obrzydliwy babsztyl. No ja mówię, słuchaj, ja ciebie wykorzystam. Tu Janek Witek umarł, będziesz tu gdakała, będziesz tu krakała, będziesz tu tłumaczyła się przed sądem. No i teraz jak ona walczy z tą grubą krową, tą Ewą Grecją, co my mówimy, ta Grabowska niejako, bo też nigdy nie wiadomo, jakie ona ma nazwisko. Jest wielka i gruba, uciekła z Ameryki od Hindusa męża swego, zostawiwszy dwie córki, które tam studiują, a przecież studia w Ameryce są bardzo drogie, podczas gdy tutaj na dobrej 56, czy w Buwie, czy na UW w Warszawie jesteście, to te dziaduki młode mają wszystko za darmo. No i ta Grecja spięła się z tą, niczym Godzilla kontra Hedora. I teraz tam chodzi też o to mieszkanie jeszcze drugie, bo to dwa mieszkania tu i tam, co Krysia jest w szpitalu, bo jej kręgosłup gnije, to więc nie wiadomo, czy ona do domu wróci z tego szpitala. Bo jak ją zaczną leczyć, a naruszą jej tam coś, a ona już ledwie żywa, no to tam pilnuje Jadwiga Grabowska i ona jest jak pies ogrodnika. To więc w momencie, kiedy ta hrabina von Lipski, która uważa, że jej się wszystko należy, ukradła jej słomkowy kapelusz, tutaj zaczęła wrzeszczeć. Państwo słyszycie, bo u nas tu wszystko słychać. I w radiu to FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra i w naszej telewizji widać i słychać El Mercedes.
że tupeciara, że złodziejka, że ukradła, że połowę rzeczy z domu już zniknęło. U tej Krysi, bo przecież ona i tak ze szpitala pewnie nie wróci. No życzmy jej, żeby wróciła. No tak więc tam pilnuje ta Jadwiga Grabowska. A ponieważ wściekła się strasznie, bo to wszystko słyszała, bo ja miałam telefon zgłoszony, von Lipski wszystko słyszała, co ta Jadwiga Grabowska wygaduje, że szybko dzisiaj, nie wiem czy już tam ona nie jest w szpitalu, gdzie ta pani Krysia z Saskiej 48-171, czy ona w szpitalu, no zastanie w szpitalu, jest, Lipska poleciała, żeby zabrać klucze tej Jadwidze Grabowskiej, żeby zabrać klucze, proszę państwa, no żeby ją unieszkodliwić, żeby sądownie, prokuratorsko, no to ja mówię, słuchaj, ty jako ta hrabina von Lipski, jako była biegły sądowy, to chyba ty to masz wszystko w paluszku. Jak Jadwidze Grabowskiej zabrać klucze? Jadwidze Grabowskiej, która uważana jest za wielką dwumetrową krowę, o wielkim łbie, która ledwie co tu w naszym mieszkaniu się pomieściła, proszę państwa. Ciągle jakieś siwy stary dziad łazi tutaj na Saską 42. Ta Lidka mówiła, że to są jakieś komuchy takie i taką twarz mają, że to jeszcze czasy komunistyczne pamiętają, że im się wszystko należy, wiesz, i siatki tylko nosi, wszystko tu przerzuca. No coś się okropnie, ja takich ludzi nienawidzę. A tu jeszcze Lipska mówiła, że jeden taki dziad to trzaskał bramką, zatrzaskiwał, że się zamek nawet tutaj kilka razy rozleciał, jak państwo sami widzieliście, jeśli tutaj przez tę bramkę kilka razy przechodziliście. I te osoby, jak to wiecie państwo, w czasie komunizmu, czy się stoi, czy się leży, to oni tak żebrali, w tym sensie, że im się wszystko należało. A teraz całe siaty nosi ze sklepu do domu, z domu do sklepu, ze sklepu do domu. Ludzie nie mają co jeść, a tu dziadzisko nosi, proszę państwa, całe siaty. Mówi, że to są jakieś komuchy, jakieś pokomuchy. Ja mówię, słuchaj, co ty opowiadasz, bo właściwie mucha to dla mnie jakaś mucha, to co lata, komucha, mucha, że muchę to trzeba przepędzić. No co tu jeszcze te takie moherowe mówią? A to mówią też, spierdalaj. Co nawet, proszę państwa, facet dwumetrowy w okularach tej żebracznicy wielkiej na Świętojańskiej 5 wychodził Wiesław Przybyłowicz, to było kiedy? W piątek, tak? W piątek wychodził Wiesław Przybyłowicz, no to wyskoczył szybko za nim, ale jeszcze był w środku foyer, gdzie Anna Szcześniak miała piękną wystawę jako artystka niepełnosprawna, miała też w kadr wystawę, zaczął krzyczeć, spierdolaj, wypierdolaj, wypierdolaj. A ja tak patrzę się, stoję na uboczu i tak biorę telefon, bo akurat mam w ręku, mówię, dzwonię na policję, ja od razu widzę, że zaraz jak policja przyjedzie, no ale że myśmy się spieszyli na ten wernisaż, poszłyśmy tam w kierunku Starówki. No, ale tam pogotowie Policji Stołecznego Miasta Warszawy, pogotowie Policji Stołecznego. No, ale już myśmy przestali dzwonić na tę policję, ona by się nawet dość szybko pewnie odezwała, bo teraz się poprawia, jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o policję. Ale ja nie darowałam sobie, napisałam na adresie e-mailowym całą historię, że tam wychodził Wiesław Przybyłowicz. On jest największym twitterowcem, twitterowcą, jak skazać, tak skazać, wiadomo, co znać. O co chodzi? W 2014 roku. Jak on napisze, że taki dwumetrowy, na Twitterze, że taki dwumetrowy dziad w okularach na Świętojańskiej 5 w bibliotece publicznej, z biblioteki publicznej krzyczy wypierdalać, no to przepraszam bardzo, wziąć wszystkie te grzeszki biblioteki publicznej, co zamęt do kupy na glans i trzeba będzie zwolnić panią dyrektor. Przepraszam bardzo. Ja napisałam w adresie e-mailu, na e-mailu i mówię tak do pani dyrektor, że od 4 lat chodzę do tej biblioteki, jeszcze w czasach, gdy Grzegorz Laskowski, internauta, on tutaj chodził, uwielbiał tę bibliotekę, jeszcze do Rolniczej chodził, jeszcze na Koszykową chodził, jeszcze tu chodził i on mnie wkręcił, ten Grzegorz Laskowski, w internet.
I to jest taka grupa ludzi, którzy no być może nie mają gdzie się przespać, no ale w tej bibliotece czasem tam pobędą, no ale mają komputer, no, a każdy ma prawo. Ten Grzegorz Laskowski zmarł, ale ja w międzyczasie, jak tak chodzę, też w międzyczasie, proszę nie mówić, ale się przyjęło, do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie mam spektrum wszystkich Polaków z całej polskiej wsi, studentów, piękni, ładni, dorodni, no, dostać się, proszę Państwa, do, na uniwersytet, jak to się mówi, to nie jest łatwo, no to więc kto będzie na dobre 56 w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, jak nie ktoś ładny, piękny, przystojny, prawda? Także widzicie Państwo, za świnie, to za jakieś zwierzę, za 40 kilo schabu, to chyba się można dostać, bo teraz wszystko wychodzi. Kto kradł budynki, bloki, kamienice, proszę Państwa? Kto wszystko to podbierał? Wszystko teraz wychodzi. Jak kto się dostał na Uniwersytet Warszawski? Wszystko teraz wychodzi. No i teraz oczywiście studenci z Uniwersytetu Warszawskiego są wściekli, no bo okazało się, że wszyscy jakby wszystko wiedzą, proszę Państwa. Oni są strasznie wściekli, że już wszyscy wszystko wiedzą i teraz no kurczę, no wyłazi wszystko. Wszyscy wszystko wiedzą i teraz oni mają wielką podpadziochę. No, ale mieć taki tytuł, proszę Państwa, docent, doktor habilitowany, to ja nie wiem, czy ja bym chciała mieć, bo wiecie Państwo, ta von Lipski, że wczoraj o buty się pokłócili, a ten Wiesław Przybyłowicz, bo ona nie mogła wejść i mogła drzwi otworzyć, bo tu zastawione buty, graciarnia, a to przecież wiadomo, że mieszkanie 24 metry, to jakże nie graciarnia. No to więc ten Wiesław Przybyłowicz mówi do von Lipski, która najważniejsza. A po jakiej ty szkole, Lipska, jesteś? Po jakiej? Bo ja jestem po takiej ekonomicznej. A ona po takiej. I ja mówię, to trzeba być po podstawówce. Nawet można nie być po podstawówce, żeby się nie kłócić. Bo pewną wiedzę, elegancja i Francja bierze się już u dziecka. Jest u dziecku już. To wszystko kodowane, zapisywane dziecko, jak jest w trakcie podstawówki, czyli że jej jeszcze nie kończy, już dużo wie, a mówi już wcześniej. Także widzicie Państwo, jak to szybko dzieci się uczą mówić. Ja mówię do babki jednej, to co już to dziecko mówi? No właśnie. Także widzicie Państwo. I zaczął reagować. I jeszcze smutne podsumowanie. W Polsce w wakacje to nie więcej ludzi niż ginie w wypadkach drogowych. Dla porównania, w Danii nikt nie utonął. W Holandii 3 osoby, w tym jeden Polak. Ze Szczecina Sebastian Wielki. W Danii nikt nie utonął. Widziałeś? A natomiast z tego wydania informacji można jeszcze Zakopane i modernizacja Wielkiej Krokwi, która przebiega bez zakłóceń. Można nie utonąć? Przygotowania olimpijskich Grzegorz Kotowicz, który nadzoruje ten remont, przekonuje, że za kilka miesięcy fani skoków narciarskich będą mogli podziwiać w zimowej stolicy Polski zawodników osiągających lepsze wyniki. Główną pracą, która teraz jest zrobiona, to właśnie zmiana profilu, czyli skocznia zostanie wypłaszczona. Będzie ona miała parametry HS140, czyli będzie kilka metrów większa. Te skoki powinny być minimalnie dłuższe. Przebudowa górnej części Wielkiej Krokwi to warunek otrzymania certyfikatu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej niezbędnego do zorganizowania zawodów Pucharu Świata. Są one wpisane do kalendarza na 21 i 22 stycznia przyszłego roku. Prace remontowe powinny potrwać do 15 grudnia. Koszt modernizacji to blisko 4 miliony złotych. A kolejne informacje to KFM o 12.20. Pogoda. Dziś w całym kraju pochmurno i deszczowo, najmocniej popada w południowo-wschodniej Polsce, a na termometrach zobaczymy od 13 stopni w Zakopanem, 18 w Trójmieście i Łodzi, przez 19 w Warszawie, do maksymalnie 20 stopni we Wrocławiu i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikołaj Wizut, a ze mną w studiu Arkadiusz Jakubik, aktor, reżyser, scenarzysta, a także muzyk i wokalista. Traktor. Witam cię bardzo serdecznie. Witam cię Mikołaju, witam serdecznie Państwa. Arkadiusza Jakubika znają Państwo z takich filmów jak Wesele czy Dom Zły. Jest to jeden z ulubionych aktorów Wojtka Smarzowskiego, ale nie tylko. Spotykamy się dzisiaj między innymi w sprawie muzycznej. 40 przebojów. Co to za projekt? To chyba najbardziej zwariowany projekt
w jakim brałem udział. Proszę sobie, wyobraź sobie, że jest płyta, na której jest 40 przebojów, a tak naprawdę antyprzebojów. Każdy z tych numerów trwa nie dłużej, nie wiem, od 20 kilku sekund do niespełna minuty. Dlatego 40 się zmieściło na krążku. Wiesz co? Zagraliśmy taki pierwszy przedpremierowy koncert. Publiczność była kompletnie zdezorientowana. Bo wiesz, numer się zaczyna i już się kończy. Natomiast jak zagraliśmy tam parę numerów pod rząd, jakby załapali, o co chodzi, i już później poszło. Ta muzyka jest totalnie eklektyczna, to znaczy na płycie można znaleźć i, nie wiem, cyberpunk, i elektropop, i jakąś taką totalną, ostrą, gitarową schizę, bo za muzykę odpowiedzialny jest kolega Derry Glasow. Tak, ja no właśnie, to jest, jakby porzucacie swoje macierzyste projekty muzyczne, żeby spotkać się właśnie w tym przedsięwzięciu, chociaż twoi songwriterzy, czyli koledzy Krzysztof Warga, tak, i Marcin Świetlicki napisali teksty. Wiesz co, no ja jestem wierny panom. Wiem, że no robią to znakomicie. Myślę o tekstach piosenek i póki mogę korzystać z ich tekstów, to będę im wierny do samego końca. Natomiast jakby punktem wyjścia do współpracy z Olafem było to, żeby nie kopiować tego, co do tej pory robiliśmy. Czyli żeby to nie był projekt Doktor Misio 2 albo Derry Glasow Band 2, tylko żeby gdzieś spróbować eksplorować obszary zupełnie nam nieznane. Ja pamiętam, kilka lat temu coś takiego mi zaświtało przy okazji pierwszej płyty zespołu Doktor Misio, której producentem muzycznym był właśnie Olaf Derry Glasow. I ja kilka takich krótkich, nie wiem, skitów, mini piosenek, mini numerów przyniosłem, które nagrałem sobie zresztą w domu, i był taki plan, że może by wrzucić je pomiędzy utworami. Ale jakoś zrezygnowaliśmy z tego i ten pomysł cały czas mi siedział gdzieś z tyłu głowy, i w końcu po drugiej płycie, której producentem był Olaf, po płycie zespołu Doktor Misio pod tytułem Pogo, dotarło do mnie, że czas chwilę odpocząć od doktora i gdzieś zmierzyć się z tym materiałem. Zaprosiłem Olafa do współpracy. Jak wyszło? Jak wyszło, proszę, zapraszam państwa do posłuchania. Oto utwór Koł z projektu 40 przebojów. Warszawa jest niebezpieczna, proszę państwa, bo tak, jakiś dziad urok rzuci, wiesz, i zacznie plotkować na twój temat, to przecież człowiek się nie ogląda, ale człowiek jest tak skonstruowany, że człowiek widzi, co się dzieje, prawda, że człowiek widzi. Nie wiem, jeżeli on prowadzi dyskusję w radiu, to FM, to po co on puszcza takie bzdetne przeboje? To jest przebój długi i przy takich dyskusjach nie wypada długi przebój puszczać. To chyba on to rozumie. Ale wiesz, jak to wszystko jest na chama, jak to wszystko jest na siłę, no to pewnie puszcza sobie. Niestety. Radio Concito. No i teraz nie wiadomo, czy to jest ciepło, czy to jest zimno. Wiadomo, że jest dużo chłodniej jak wczoraj, proszę państwa. Ale jest dramatycznie. No i co dalej? Numer kolegi Zbyszka Libery, który jest autorem projektu okładki płyty 40 przebojów. No tak się przymierza Zbyszek, żeby nakręcić jakąś taką swoją impresję filmową na temat właśnie Koła i tej piosenki. Koła zresztą jakoś go podobno ostatnimi czasy strasznie prześladuje, ale... No to ciekawe, to znaczy ciekawe spotkanie, no bo macie na pokładzie dwóch
pisarzy, poetów, Krzysztofa Wargę i Marcina Świetlickiego. Ty jesteś aktorem, reżyserem, scenarzystą i nagle Zbigniew Libera, czyli sztuki wizualne, niezły mit. No to jest bardzo, jest mieszanka wybuchowa. Pamiętam sesję zdjęciową właśnie z kolegą Liberą. To była najkrótsza sesja zdjęciowa w takim, w moim życiu. Wyobraź sobie mały warsztat samochodowy na ulicy Chłodnej w Warszawie. Pana Krzysztofa, który jest... Ale jak można... No i tam się któryś niedzieli umawiamy... Za plecami babki pieprzyć, jak ona ta Kryśka w szpitalu, się kłócić o jakieś te... Przecież ona ledwie żywa. Te się między sobą się walą, jeszcze chcą... tam do szpitala, chyba narobić jakiegoś skandalu, czy co, no to jak można takie rzeczy robić, państwo, tylko w Polsce.